Zawsze lubiłam ilustrować i rysować i wymyślać jakieś historie, a że w dzieciństwie tak się zdarzało pechowo, że co 2 tygodnie chorowałam na anginę. No niestety. I jak już zdrowiałam, to prosiłam o zeszyt z białymi kartkami, jakieś kredki, ołówki i rysowałam sobie całe historie o księżniczkach, o smokach, o jakichś potworkach. Dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych i całe moje życie, w zasadzie dorosłe, jak gdyby skupiało się wokół tekstów, wokół baśni, wokół ilustrowania, malowania, bo też malowałam obrazy. W naszej księgarni pracowałam bardzo długo, bo zaczęłam pracować tuż po studiach i potem nasza księgarnia też wydawała Świerszczyk, więc potem i w Świerszczyku pracowałam, ale chyba to było około 30 lat. Atmosfera była cudowna w wydawnictwie. Naszym szefem był Zbyszek Rychlicki, człowiek ciepły, człowiek wyjątkowo zdolny, który robił przepiękne ilustracje i od niego się ogromnie dużo nauczyłam. Ogromnie dużo. Przychodzili tam różni ludzie. Przychodził Stanny, przychodziła Teresa Wilbik, przychodził Strumiło, Olga Siemaszko, Uszacka. I te Boratyński, te ilustracje były tak piękne, że ja w zasadzie, taka studentka, która w zasadzie nie ilustrowała jeszcze książek, chłonęłam ich malarstwo, ich pracę, bo te ilustracje to niemalże było malarstwo. I ogromnie dużo się uczyłam, ogromnie. W naszej księgarni prowadziłam redakcję, najpierw redakcję polską, ale to było króciutko, a potem prowadziłam redakcję dzieci najmłodszych. I była tam seria pod tytułem Poczytaj mi mamo. Miała jakiś znak, jakieś logo, ale mój szef, Zbyszek Rychlicki, zaproponował, żebym wymyśliła jakieś nowe logo do tej serii. No więc to było początek mojej pracy, siedziałam, robiłam, pomyślałam sobie, no może troszeczkę te ilustracje niech będą w charakterze dziecinnym, takie jakby dziecko zrobiło. Zrobiłam kolorowe rysuneczki, jakiś domek, ptaszka, jakąś koniczynkę, to pamiętam. I potem szef powiedział, no ale musi być napis Poczytaj mi mamo. Więc zaczęłam pisać. Troszkę przyznaję, że szef tam skorygował, jak to ma być. Potem razem zaczęliśmy ustawiać, gdzie będą kolorowe ilustracje, gdzie będą teksty. I ja przyszłam z gotowym projektem, on mówi, no teraz dobrze, zaakceptował i tak powstał właśnie znak Poczytaj mi mamo. Właśnie Andersena to było dla mnie ogromne wyzwanie, dlatego że ja znałam właśnie Andersena z ilustracjami Szancera i bardzo, bardzo mi się podobały te ilustracje, więc jeżeli szef zaproponował mi, czy chciałabyś ilustrować właśnie Andersena, oczywiście, że powiedziałam, chciałabym oczywiście, ale moje onieśmielenie było ogromne, także pomyślałam sobie, muszę je zrobić świetnie, zrobię je na płótnie. Pracowałam bardzo długo, już teraz nie pamiętam ile czasu, ale to na pewno było pół roku, jeżeli nie dłużej. Bo nad każdą ilustracją pracowałam tydzień albo 2 tygodnie, potem wracałam, ona była nieskończona, wracałam, robiłam jeszcze raz. Niektóre ilustracje powtarzałam. No a z jedną ilustracją to miałam przygodę, no taką dosyć dla mnie niemiłą, bo przyszła do wydawnictwa przedstawicielka i wybierała ilustracje, z których chciałaby robić pocztówki. Te pocztówki były sprzedawane i te pieniążki szły na fundacje jakieś dziecięce. I wybrała sobie moją ilustrację właśnie z Andersena do baśni pod tytułem Stokrotka.
I powiedziała, ja zwrócę, oczywiście zwrócę tą ilustrację, tylko zrobię z niej ten skan i pocztówkę. I ja uwierzyłam, oczywiście zgodziłam się, bardzo proszę, jeżeli to dla dzieci. I ta pani już się potem nie pojawiła, ilustracji nie zwróciła i moje ilustracje do Andersena zostały bez jednej ilustracji właśnie do tego tytułu Stokrotka. A teraz niedawno zaproponowano mi wystawę właśnie ilustracji do baśni Andersena. I pomyślałam sobie, one nie są kompletne, nie ma jednej ilustracji. I po prostu siadłam i postanowiłam zrobić replikę tej ilustracji. I udało mi się zrobić niemalże kopię idealną tej ilustracji. Ilustrowałam z różnych krajów baśnie, więc to były i baśnie węgierskie, i francuskie, i chińskie. No chińskie niesamowite były. Napisał je Mieczysław Kinzler, sinolog, który pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Muszę się przyznać do afery, która się przydarzyła przy właśnie tych baśniach chińskich. Jak już książka została wydana, wszystkim się bardzo podobała. Na targach książki podszedł do mnie Chińczyk i ja się pochwaliłam, że to ja robiłam tę ilustrację, bo on ją wziął do ręki, książkę. Po czym on mówi, no bardzo piękne, ale chińskie smoki mają wąsy. I tutaj po prostu zawstydziłam się okropnie i wróciłam do swoich oryginałów i wszystkim smokom domalowałam wąsy. I teraz marzę o tym, żeby ktoś wydał tą książkę, żeby było wznowienie baśni chińskich, tytuł książki Księżniczka Smoków. I teraz już te ilustracje i smoki będą z wąsami. Świerszczyk w moim życiu pojawił się, jak przestałam pracować w naszej księgarni, zaproponowano mi, żebym była grafikiem w Świerszczyku. I najpierw zastanawiałam się, czy ja, która cały czas byłam redaktorem w książkach, czy się nadam do tego Świerszczyka, ale w sumie okazało się, że to bardzo interesująca praca, chociaż dużo w większym tempie się pracowało. A proszę sobie wyobrazić, listów przychodziło tyle, że na środku redakcji była wielka góra z listów. Nie wiedzieliśmy, gdzie je chować, więc na środku pokoju była góra z listów, a potem jedno z nas ciągnęło z tej góry jakiś list, no i dziecko było nagradzane. Jak patrzę na to, co zrobiłam, to w zasadzie to nie patrzę, bo myślę o tym, co jeszcze mogę zrobić. Bo to jest najciekawsze, no co za nami to już było, a teraz jeszcze marzę, żeby dostać fajny tekst, żeby też go zilustrować jeszcze lepiej, bo z każdym rokiem, z każdym tekstem jak gdyby troszeczkę się zmieniam i staram się to robić inaczej. Jeżeli nie mam tekstu do ilustrowania, to sama sobie wymyślam, żeby coś robić, żeby twórczo pracować, bo to jest najważniejsze, żeby pracować, żeby się rozwijać i żeby ciągle coś wymyślać. Nazywam się Krystyna Michałowska, jestem ilustratorką książek dla dzieci i młodzieży i bardzo tą pracę lubię i chciałabym ją robić jak najdłużej.